klęczącego, mniej więcej tak trochę na prawo, na tym placu, w głębi, w białej szacie, ręce wzniesione do góry i jego przejmujący głos, którym on właśnie wygłaszał tą swoją przemówienie świadczące o niezłomności jego ducha. No, takie właśnie przedstawienie, takie widowisko nie mogło nie zostać na zawsze w pamięci wszystkich widzów. Nie mam nigdy tak zwanej tremy. Kiedy gram księcia niezłomnego, boję się tylko o jedno. O to, aby mnie nie wzięli do niewoli poganie. Ale kiedy grałem w tym cudownym misterium pod gołym niebem w Krzemieńcu i starałem się pod koniec wykrzesać z siebie ostatnie płomienne strofy, a niedaleko przed oczami czernił się grób matki tego, który te słowa pisał, która go w tym mieście na świat wydała, zaciemniło mi się pod powiekami i płacz na chwilę zatamował mi mowę. Oto są wspaniałe radości mojego życia aktorskiego. Był to niezwykle utalentowany inscenizator. Jego pomysły inscenizacyjne były pomysłami rewelacyjnymi, niezwykle nowatorskimi. I natomiast no, jakby poklepuje się o sterwę po ramieniu. I on pozostaje w cieniu wielkiego Schillera, prawda? Bo to ten inscenizator główny okresu międzywojennego to jest przecież Leon Schiller, prawda? Osterwę pozostaje zawsze jakoś tak w cieniu Schillera. Myślę, że jest to krzywdzące. Myśmy usiłowali tutaj jakby troszkę udowodnić to, na ile można na takiej wystawie, że także tutaj warto docenić Osterwę jako inscenizatora. Scena z pierwszego aktu Sułkowskiego, Żeromskiego, także takie rozwiązanie interesujące sceniczne, próba wykorzystania gry świateł. No, zwracam uwagę na tę inscenizację Księcia Niezłomnego. One zwykle się odbywały właśnie w objazdach, tu z użyciem oddziału ułanów, oddziału kawalerii. Scena na dziedzińcu szkoły pod Chorąży. Tylko w ciągu 3 lat, od 1925 do 1928 roku, Reduta dała 1502 przedstawienia w 173 miastach. W Krzemieńcu 15 tysięcy widzów, w Poznaniu 7 tysięcy, w Pińsku 6, w Gdyni 5, w Katowicach 3 tysiące. Szukał więc i znajdował masową widownię. Tam miał dom, gdzie Reduta. Choć to Warszawa kochała go i doceniała bardziej, jednak zawsze korzeniem tkwił w Krakowie. To, że urodził się w Krakowie, że tutaj swoje pierwsze młodzieńcze lata spędził, że to, że tutaj lata gimnazjalne i to, że potem w 1905 roku zaczął przez przypadek zupełny w zielonym baloniku swoją działalność, że tutaj go tak doceniono, że to środowisko było dla niego czymś niesłychanie ważnym, z czego do końca życia zdawał sobie sprawę i nawet tuż przed swoją śmiercią, jak spotkał się ze swoimi, prawda, młodymi uczniami, jak przekazał im tę całą informację o tym, czym dla niego był ten zielony balonik, jak on tutaj się właściwie wyzwolił z tej takiej troszkę z tego kompleksu chłopaka gdzieś tam, prawda, spod Krzemionek, gdzie to wreszcie wchodził w ten artystyczny świat i to jest takie szalenie ważne. Nikt jak on nie był takim patriotą i to rzeczywiście tak wychodziło w czasie całej jego działalności, jak i podczas okupacji, kiedy to nie było innej możliwości, prawda, ale te spotkania domowe, spotkania z młodzieżą, przekazywanie swoich myśli, kształcenie tej młodzieży, żeby to społeczeństwo dojrzewało. Stale się mówi o tym przygotowaniu widza. Ale on zrobił to i on zrobił to tak świetnie, że wszyscy, z którymi się spotykałam, a którzy uczestniczyli w tych szkolnych przedstawieniach, to były absolutnie chwile niezapomniane i chwile, o których będą ci ludzie pamiętali do końca życia.
zaszła wojna, no i tu właśnie nastąpił ten wielki dzień w moim życiu. Związałam się z taką maleńką grupą starszych nieco ode mnie młodych ludzi, którzy się interesowali teatrem, którzy jakoś nawiązali kontakt właśnie z Juliuszem Osterwą, no nie wiem, czy znali. To był wszystkim, był to Julek Kydryński, Juliusz Kydryński, imiennik wielkiego Juliusza i Karol Wojtyła. Więc i oni mnie dokooptowali, bo oni chcieli robić, żeby Osterwie się w czymś takim pokazać bliskim jego sercu, więc chcieli robić fragmenty Przepióreczki Żeromskiego. Zaczęliśmy próbować kilka scen z Przepióreczki. Julek Kydryński oczywiście wziął na siebie rolę Przełęckiego, ja miałam być Dorotą. Tam jeszcze ze znajomych młodych pań któraś miała wziąć na siebie księżniczkę, a wszystkich tych profesorów i Smugonia wziął na siebie Karol Wojtyła, który no, miał ogromną łatwość postaciowania. Dla mnie to, że mam poznać osobiście Osterwę, to było właściwie przeżycie, największe przeżycie w tamtej epoce mojego życia. Ja miałam wtedy lat 17, więc no, młodziutka dziewczyna, no, marząca o teatrze i uwielbiająca Osterwę. Wspomina moja babka Matylda Sapierzyna, teściowa Osterwy. Poznaliśmy się z Juliuszem dopiero, gdy z moją córką przyjechali z Warszawy do Krakowa w grudniu 1939 roku. Jego dawne dzieje, jego zawód artysty i twórcy Reduty były nam wcześniej mało znane. Juliusz był niesłychanie łatwy w pożyciu. Spokojny, pogodny, bez wymagań i uprzedzeń, dyskretny i zawsze chętny do towarzyskiej rozmowy. Miał naturę wrażliwą, niezwykłą delikatność uczuć i wrodzony dobry smak. Wzruszająca była jego wiara w opatrzność boską i w szlachetność ludzi. Nie był całkiem bez egoizmu, ale był to egoizm pieszczonego dziecka. Grotowski, bo to była jego inicjatywa, przejął emblemat Reduty, wstawiając tylko zamiast R, wstawiając L. Reduta stała się znana dzięki Grotowskiemu po prostu to na świecie. Nie bardzo wiedzą dokładnie, co to jest, ale w każdym razie jest pewnego typu przykład, ponieważ Grotowski o tym mówił, a jak on mówił, to go słuchali. Więc Reduta, która nie przekroczyła nigdy granic kraju, był to teatr krajowy, polski, a nigdy nie przekroczyli bariery międzynarodowej. Dzięki Grotowskiemu nagle się mówi o Reducie. A, że Reduta to szalenie ważne, prawda, że był tam taki teatr, interesują się tym. Nie jest wykluczone, że to zaprowadzi dużo dalej. Reduta była pierwszym polskim laboratorium teatralnym, dosłownie tak to się nazywało, czego też i tworem i był Instytut Reduty. Instytut Reduty, czyli codzienne zajęcia właśnie warsztatowe, ćwiczenia, które zdaje się Reduta w teatrze jako zespół wprowadziła po raz pierwszy w Polsce. To był cały taki system szkolenia, pracy z aktorem, nie tylko jako z aktorem, ale i jako z człowiekiem, więc to wychodziło poza teatr też. To jest tradycja, na której wyrosła moja praca. Coś łyknąłem z wielkiej sztuki. Juliusz Osterwa, cytat dotyczący teatru, ale on się również odnosi do rzeźby. Ciała w przestrzeni, nie? Teatr stworzył Bóg dla tych, którym nie wystarcza Kościół. Teatr jest żywą historią, piękna harmonii. To jest cudownej zgody, dobra i piękna z losem przeznaczona. W
teatrze podaje się obiektywną, subtelną prawdę o Bogu. No i właśnie, rzeźbiarz, rysownik, który nie ma zielonego pojęcia o aktorstwie, który nigdy nie widział na scenie Osterwy, przejmuje się tą tradycją, także się do niej odwołuje. No, to ja tylko mogę podziękować, że mnie się to udało. Dziękuję. Przez całe te 23 lata marzyłem o tym, ażeby zrobić wyprawę śladami Osterwy w okresach wschodnich. I może kiedyś to się uda. Ale ja bym poszedł teraz krok dalej od Osterwy. Otóż ja noszę się z taką tezą, która jest ryzykowna, ale na rzecz której usilnie pracuję, że jest to czas, kiedy wielcy twórcy teatru powinni współkreować nowy wizerunek teatru razem z ludźmi nauk humanistycznych. Czyli, że teatr powinien spotkać się z ludźmi nauki. Juliusz Osterwa urodził się w 1885 roku. Był synem akuszerki i woźnego magistratu. Do teatru uciekł ze szkoły przed maturą i debiutował w 1904 roku w Krakowie. Potem grał w Poznaniu, a od roku 1910 w teatrach Warszawy. 29 listopada 1919 roku uroczyście rozpoczęła swoją działalność jego ukochana Reduta. Pierwszą wojnę światową spędził w Kijowie, drugą w Krakowie. Zmarł 10 maja 1947 roku.